Jedna z agencji Public Relation naprawia nadszarpnięty przez aferę paliwowo-ałganowską wizerunek Jana Kulczyka. Wiarygodność doktora Kulczyka została nadwyrężona jak sprężyny w kanapie po nocy poślubnej. Fajnie było, ale trzeba teraz naprawiać. Na przykład w Poznaniu badania wykazały, że Jan Kulczyk nie budzi zaufania. On raczej zaufanie usypia. Agencja chce obudzić zaufanie do swego klienta. Jak? Trzeba wykorzystywać możliwości przedstawienia swoich racji, mówi szef firmy wizerunkowej. No coś ta firma wizerunkowa chce wykorzystać doktora Kulczyka. Racji. No bo jak pan Kulczyk nie ma racji, to przedstawianie tego nie ma sensu, bo tylko sprawę pogorszy. A rozwiązanie jest przecież proste i podałem je panu Kulczykowi za darmo. Do odbudowy wizerunki obudzenia zaufania trzeba wykorzystać wizerunki postaci, które cieszą się powszechnym zaufaniem i szacunkiem. Na przykład Jan Kulczyk mógłby chodzić na przesłuchania przebrany za papieża. Niech by mu głupich pytań nie zadawał, lub też za Adama Małysza. Na głowie miałby kask z napisem Holding i wszędzie poruszałby się na nartach. A jeszcze lepiej byłoby połączyć wizerunki kilku szanowanych Polaków w jedno i pokazać Jana Kulczyka jako Marię Curie Konopnicką na nartach pod Wrocławicami. Patrzy w gwiazdy jak Kopernik i siedząc w czołgu Rudy broni Częstochowy przed Krzyżakami. Z jednej strony przyjmuje chrzest Polski, a z drugiej hołd ruskich. Jedną ręką sięga do Mieszka pierwszego, a drugą ręką grając na fortepianie Chopina Boże coś Polskę podpala ląd i jak pan Wołodyjowski wysadza kwiatami Aleję Zasłużonych. Jednocześnie informuje się, że jakiekolwiek podobieństwo jakiegokolwiek wizerunku do prawdziwej postaci jest przypadkowe i zamierzone.